Cześć. Jestem mega zmęczona, bo dzisiaj przyszliśmy z Tomkiem naprawdę wiele kilometrów. I on ma 7 lat, więc jestem na maksa dumna, że dał radę w tej podróży dzisiaj. Nawet ja czuję zmęczenie. Ale mam dla Was taką krótką myśl na wieczór, która się pojawiła właśnie przed chwilą. I ta myśl brzmi, że zawsze, ale to absolutnie zawsze, jesteś o jeden krok od zmiany swojego życia. I ten krok jest, to jest właściwie taki sam krok, jakbyś miał tak samo prosto, tak samo jest to możliwe, tak samo jest to w zasięgu twoich możliwości, jak zrobienie, jak przekroczenie żółtej linii na peronie. Albo jakiejkolwiek linii, którą sobie nakreślisz na podłodze, czy to kredą, czy farbą. Tak samo jesteś o jeden krok od całkowitej zmiany swojego życia, bądź też zmiany w przestrzeniach, jakichś tam przestrzeniach swojego życia. Więc jeżeli kiedykolwiek czułeś, a ja czułam, kilka razy w swoim życiu i te słowa, które teraz mu wypowiadam, tak naprawdę kieruję też do siebie i tak jakby w pierwszej kolejności do siebie, a przy okazji do Was. Więc jeżeli kiedykolwiek czułeś w życiu uczucie właśnie zastoju, że utknąłeś w martwym punkcie, że nic się nie dzieje, że nic się nie zmienia i być może zadawałeś sobie pytanie, dlaczego utknąłem? Dlaczego nie mogę nic w życiu zmienić? Dlaczego nic się nie może wydarzyć? To pamiętaj o tym, że już samo to pytanie, samo takie pytanie bazuje na fałszu, bo ono już zakłada odpowiedź, że nie możesz, że utknąłeś. A to jest nieprawda, bo zawsze, ale to absolutnie zawsze, jesteśmy od jeden krok od zmiany, dużej bądź małej, ale tej, która jest dla nas ważna. Może to być częściowa zmiana naszego życia, może być całkowita, w każdej przestrzeni, to nie jest istotne. Więc problem nie leży w tym, dlaczego nic się nie może zmienić, tylko przyczyna, może bardziej, leży w tym, czy wierzymy. Czy wierzysz w tą zmianę? Czy wierzysz w to, że ta zmiana będzie dla ciebie dobra, korzystna? Czy przyniesie ci szczęście? Czy wierzysz w tą zmianę? W jej sens? I w swoje własne spełnienie? I myślę, że tutaj warto się przyjrzeć właśnie naszym obecnym myślom, przekonaniom na ten temat. Bo zauważ, że no właśnie, to jest tak, że zmiana następuje nagle. Zmiana może nastąpić z dnia na dzień. Wtedy, kiedy masz tą gotowość w sobie. A gotowość to nic innego jak wiara. Że się uda. Że da ci to szczęście, cokolwiek będziesz robił, cokolwiek zrobisz, że twoja ta aktywność, to działanie da ci szczęście. Ale to też trzeba podkreślić, że to działanie to czasami jest jeden mały krok, który to nie chodzi o to, że to działanie dużo kosztuje. Czasami tak, a czasami nie. Czasami właściwie nigdy dużo nie kosztuje, bo ta zmiana to jest zawsze jeden mały krok, który nie kosztuje wysiłku, ale ten mały krok to jest jak taki kamień lawiny, który właśnie zapoczątkowuje lawinę. Mały kamyk, rzucenie małego kamyka nie kosztuje wiele, nie kosztuje prawie nic, ale on może zapoczątkować kolejne. I być może tutaj jest też piech spogrzebany, że brak tej wiary w to, że ogarniemy tą całą lawinę, że damy radę,
bo dajmy na to, tym małym kamykiem może być złożenie papierów na studia, a całą lawiną kamyków, która się za tym potoczy, może być już te kolejne kilka lat nauki, czegoś, co kochasz. I to jest wyzwanie. Tylko, co jest tutaj jakby głównym tematem, przewodnim tego filmu, to jest tego filmiku, to jest ta myśl, że zmiana jest możliwa zmiana jest możliwa zawsze, w każdej chwili. Więc jeżeli kiedykolwiek bądź czujesz teraz, że utknąłeś, to pamiętaj, że to nie jest żadna sytuacja bez wyjścia. To nie jest żadna sytuacja, która ciebie w jakiś sposób ograniczyła, zamknęła i nic się z tym nie da zrobić. Jeżeli kiedykolwiek pojawiają się takie myśli, bądź pojawią, to pamiętaj, że to jest fałszywe z założenia. Że prawdziwe pytanie tutaj, właściwe pytanie tutaj jest takie, żeby zadać, które można sobie zadać, to jest to, dlaczego ja nie wierzę w ten krok, w tę zmianę. Ale jeżeli zobaczysz swoje przekonania, wierzenia, to jest bardzo prawdopodobne, że je zmienisz, bo uznasz na przykład, że są absurdalne. Że wierzenia, które się pojawiają, są jakby efekty tych wierzeń są dużo mniej stresujące i jak gdyby ograniczające i niefajne, niż tkwienie w punkcie, w którym czujesz pustkę, zastój. Jeżeli wiecie, o czym mówię. Takie małe odkrycie, które jest może banałem, ale myślę, że w wielu przypadkach wcale nim nie jest. I czasami jest tak, że banały potrafią nas zwieść tak jakby na manowce, że my naprawdę wierzymy w dużo takich bzdur, które tak samo zmiana tych wierzeń, zmiana takich wierzeń jest również czasami jak przekroczenie tej żółtej linii na peronie. Tak proste. Bo nagle łapiesz to wierzenie za majtki, za gacie. Tak jakby wyciągasz sobie z tej głowy. Masz w końcu możliwość konfrontacji z nim, że patrzysz na nie i mówisz, aha, malutki, dobra, widzę cię. Sorry, ale no way, nie? I to wierzenie jest malutkie jak taki kamyczek i możesz je wtedy sobie spokojnie pyk. I to jest dosłownie takie jak znów jak przekroczenie tej żółtej linii na peronie. Jeden krok. Zastanów się, czy warto tkwić w marazmie i poczuciu pustki, czy wykonać ten jeden krok, który może zapoczątkować kolejne i tak dalej. Mała inspiracja dla mnie, dla Was na ten wieczór. Idę spać.